No myślimy, że pozytywnie jednak, że tak były zadania, które mogły zaskoczyć, ale były takie, z którymi nie było problemów, myślę, że wyniki będą całkiem okej. Okay. Myślę, że mogło być o wiele gorzej, na pewno mogło być o wiele gorzej. Kilka zadań było typowo z pamięciówki, które po prostu było trzeba wiedzieć, no a reszta była całkiem przyzwoita. Poziom tych matur zależy głównie od wydawnictwa, także niektóre wydawnictwa te matury robią łatwiejsze, niektóre są też trudniejsze, bardziej wymagające, ale mi się wydaje, że też te matury służą nam teraz głównie temu, żeby pokazać nam, na czym się skupić i na czym jeszcze popracować, także jest to głównie coś, co nam pokazuje jakby nasz poziom też przygotowania do tych matur i wskazuje to, co powinniśmy jakby uzupełnić, do czego brakuje nam naszej wiedzy, tak? Teraz jak pisaliśmy, to zrobiłem o wiele więcej niż na przykład z tych próbnych matur, co były, że tak powiem, z wydawnictw, więc myślę, że nie będzie aż tak ciężko, ale no trzeba się jeszcze pouczyć do tego, nie? Dobrze. Te zdalne nauczanie za dużo nam nic nie ułatwia, ale myślę, że ten, kto będzie chciał, to się dobrze nauczy i będzie dobrze. Czy niektóre zadania były takie w miarę okej, niektóre trochę cięższe były oczywiście, ale wydawało mi się, że w miarę są fajne zadania. Nie były chyba jakieś skomplikowane. Jakby były takie w maju, to bez problemu raczej. No na pewno lepiej by było jednak uczyć się w szkole, no ale taka sytuacja jest, że niestety musimy siedzieć na lekcjach online. Ale są całkiem te lekcje prowadzone, też mamy jednak więcej czasu, żeby sami się przygotowywać, bo nie musimy jeździć do szkoły i tracić czasu na to wszystko, więc są plusy i są minusy. Dosyć mocno jakby oszczędność czasu, więc jak dla mnie to na duży plus. Dla niektórych jest to jakiś tutaj troszkę minus, ze względu głównie na to, że jakby pracując w szkole jakoś przykładaliśmy się może systematyczniej do tego, no ale też jeśli chodzi tutaj o biologię, to nauka na przykład w domu jest może tutaj na plus dla niektórych, bo cały czas wiadomo możemy siedzieć nad książkami i to więc jakoś też uzupełniać. No zdalna nauka może, nie pomoże za dużo, ale zawsze to jest lepsze niż nic, jakby nie było w ogóle tej nauki. Nie? Z niektórych przedmiotów na pewno są jakieś obawy typu matematyka, bo jednak lepiej sobie coś przećwiczyć w klasie z nauczycielem. No, a z niektórych to po prostu lepiej po prostu więcej czasu na powtórek jest. Jest ciężej, to jest na pewno to. Jest, no, dużo samej pracy, samemu trzeba dość mocno pracować. No, ale jak ktoś chce, no to da radę. Czy ja uważam, że każdy jest inny. Niektórzy wolą uczyć się sami, niektórzy wolą pomoc i wsparcie nauczycieli. To też jest według mnie indywidualne. Ale jak ktoś chce się uczyć, to się będzie uczył.